Właśnie z tego pomieszczenia będzie nadawany sygnał audio do twojego domu. No i dobra, i tu cięcie. I najprawdopodobniej... No wyobrażam sobie. Pani, miesiąc budowy już za nami. Dzieje się dużo. Mamy tutaj masę budowlańców, którzy działają dniami i nocami, aby jak najszybciej skończyć tą przestrzeń, która tutaj będzie gościła Bożą obecność, jak widzimy. Dużo ścian już jest wybudowanych. Tam widzimy ścianę oddzielającą korytarz od głównej sali. A w ostatnim tygodniu przyjechała do nas wełna mineralna, którą tutaj widzimy, a jest to tylko część tego, co przyjechało. Obecnie znajdujemy się na głównej sali, na której będzie główne audytorium, a tutaj widzimy jeszcze więcej wełny mineralnej, która będzie upychana w ścianach po to, abyśmy z jednej strony mieli ciepło, kiedy trzeba i zimno, kiedy trzeba, natomiast ona służy też do izolacji akustycznej. I dlatego zaraz przejdziemy do sali, która będzie realizacją dźwięków. Zapraszam. Właśnie z tego pomieszczenia będzie nadawany sygnał audio do twojego domu, po to, żebyś nie był ograniczony tylko miejscem. Nie musisz zawsze przyjechać tutaj do Warszawy, natomiast będąc w swoim mieście, nawet w innym kraju, będziesz mógł widzieć i słyszeć to, co się dzieje tutaj w Centrum Chrześcijańskim Nations on Fire. Ale to może się wydarzyć tylko i wyłącznie dzięki twojemu wsparciu finansowemu, do którego cię bardzo serdecznie zachęcamy, aby ta budowa mogła się zakończyć jak najszybciej to możliwe. Dlatego zachęcamy cię, wesprzyj i już za jakiś czas widzimy się w kolejnym raporcie, na którym poinformujemy was, ile zebraliśmy od teraz do następnego raportu. Do zobaczenia.